Proszę. Następny, proszę. Proszę, siada. Niedobrze. Ma pani prostatę. Chorą prostatę. To nie jest wcale takie śmieszne, proszę pani. Prostata? A skąd ja nagle w ogóle prostatę mam? Ja tam nie wiem, proszę pani, ja tam tego nie będę dochodził. Ja to po prostu stwierdzam, że ma pani chory organ. No, ale przecież prostata to chyba u mężczyzn. Proszę, proszę pani, nie chyba. Na pewno u mężczyzn. No właśnie. No tak, no zawsze u mężczyzn jest prostata. No to jak ja mogę mieć chorą prostatę? No to chyba pan doktor się musiał pomylić. Proszę panią, ja jestem lekarzem. Ja się nie mylę. Wie pani, co się dzieje z pomyłkami lekarskimi? Co? Leżą 1,5 metra pod ziemią na pobliskim cmentarzu. O Boże święty. Spokojnie, spokojnie. Coś spróbujemy z tym zrobić. Jakoś z panią z tego wyciągniemy. Da pani rękę. O, podwyższone ciśnienie. Ale to z nerwów. Proszę się nie denerwować. Pani się nazywa Bogdan Wolski. Nie! Wanda Kopalska! A, to przepraszam. To robi pani prostata. Sekundka. Halo? Chciałbym się dowiedzieć, czy nie macie gdzieś tam karty... Wanda Kowalski. Karty zgonu Wandy Kowalskiej. Gdzie? A no tak, tak, przepraszam, tak, tak, mam, dobrze, dziękuję. Tak. Jak to zgonu? To znaczy, że ja umarłam? Nie, no, umarła, zaraz umarła. Znaczy, wie pani, jesteśmy na wszystko przygotowani. Gdyby na przykład tak pani coś przyszło do głowy, to my wstawiamy tylko, wie pani, przyczynę, datę, godzinę, podpis i następny, proszę. Zaraz, jak to by mi coś przyszło do głowy? Ale mi nic takiego do głowy nie przychodzi. Dlaczego ja miałabym mieć wpisaną datę i godzinę? No z powodu ustania funkcji życiowych. Funkcji życiowych? Tak. A one ustają z powodu? No jak to z powodu zejścia. Funkcje życiowe ustają z powodu zejścia i zgonu, prawda? A zejście następuje na skutek ustania funkcji życiowych. No i mamy całość, rozumie pani, koło się zamyka. Nie ma wyjścia z tego koła. Czy ta medycyna dziś nic? Nie może tak, żeby to koło się nie zamknęło? No nie, na razie jeszcze niestety nie da rady. I z czego to się bierze? Wie pani, przyczyn to jest wiele. Skutek jest zawsze ten sam. Zamknięcie koła, tak. A do zamknięcia koła przyczynia się wiele czynników. Są to tak zwane czynniki ryzyka. Powiem pani o pierwszym czynniku. Pierwszym czynnikiem takim najbardziej popularnym jest odżywianie, proszę pani. O Boże święty! Toż ja od 2 godzin nic nie jadłam. A doktor sam mówił, że odżywianie jest najważniejsze. Oczywiście, proszę pani, jest bardzo ważne. Odżywianie trzeba się odżywiać racjonalnie. No właśnie, racjonalnie. A to, co to jest? Oto? Masło. Masło, proszę panią. I białe pieczywo, czyli produkty bezresztkowe. Dla pani przewodu pokarmowego to początek koła, proszę pani. A to w środku koło masła to co? To jest? Baleron. Baleron, proszę pani, czyli mięso i tłuszcze zwierzęce, czyli cholesterol i zaczopowanie, proszę panią, tętnic wieńcowych. A widzi pana jednak. A jednak, tak,
zwierzęce. Zawierają ogromną ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, które w postaci blaszek lipidowych odkładają się na gładkich ściankach tkanin arterii krwionośnych. I w rezultacie następuje zaczopowanie tychże arterii i koło 2 i M. Może jeszcze jedno? Mówimy o czynnikach ryzyka. Mówiliśmy o odżywianiu. Następnym czynnikiem są papierosy, proszę Państwa. O, przepraszam, doktorze, bo ja taka zasłuchana, że naprawdę, no zapomniałam, doktorze, przepraszam. Proszę. Bardzo. Tak, proszę. Proszę, do siebie ciągniemy. O, tak. Nie wolno palić. Ale... O! Tak, papierosy są bardzo niezdrowe. Papierosy to początek koła. Niezdrowe. Niezdrowe papierosy. Tak, w 100%. Wie pani, ile tych trucizn? Ja już nie wspomnę o nikotynie i ciałach smolistych. Co pan powie? Ale przede wszystkim węglowodory nasycone i nienasycone. Tlenki azotu, węgla, benzopirę, proszę pani. Ale to jeszcze nic. Najgorsze złączenie dwóch czynników ryzyka. Naraz, w jednym momencie. Co się bardzo często zdarza. Czyli na przykład papierosy i alkohol, proszę pani. O, przepraszam, doktorze. O nie, nie, nie. Proszę to w tej chwili schować. Proszę to schować. Pani były kanapki. Pani są papierosy, teraz ja. Dlaczego alkohol jest tak niezdrowy? Pani zdrowie. Pańskie. Alkohol. Nawet w niewielkich ilościach, proszę pani, podwyższa ciśnienie tętnicze krwi. Działa więc wręcz degenerująco na wszelkie układy pokarmowe, współczulne, na wątrobę, nerw, płuca. Co się pani tak na mnie patrzy? Strasznie dużo wie. Jaką to trzeba mieć głowę, żeby to zapamiętać? O, właśnie, właśnie, właśnie. Dobrze, że pani przypomniała. Alkohol działa bardzo źle na pamięć i wywołuje stan otępieńcze. No co, to jeszcze po jednym. Bardzo proszę. O. Tak, proszę pani. A tymczasem alkohol biją właściwie wszyscy, bez względu na wiek i na płeć, proszę pani. Właściwie pije się obowiązkowo. Właśnie. I tyle się o tym mówi. Ale ludzie to nie słuchają. To znaczy, ja pani powiem, oni nawet słuchają. Ale to z tego, że oni słuchają, jak jedną ręką słuchają, a drugą ręką piją. A proszę pani, zawsze się znajdzie jakaś okazja. A to chrzciny, a to pierwsza komunia, a to bierzmowanie, a to wesele, proszę pani, a to stypa, a to bruderza. Właśnie, bruderza! Jak to wszystko razem dodać, złe odżywianie, papierosy, alkohol, a do tego jeszcze seks, a po alkoholu często seks z przygodnym partnerem,
proszę ciebie, którego się po raz pierwszy widzi. Właśnie, seks z przypadkowym partnerem. To chyba niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, proszę ciebie. Choroby weneryczne. Wirus HIV tylko na to czekają, proszę ciebie. Chodźmy, chodźmy.